Państwo, a ja z Maroka przeniosłam się do Groty Solnej. Ze mną Paula Rudawska. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. No właśnie, powiedz mi, kto powinien wybrać się właśnie do Was, do Groty Solnej? Kogo zapraszacie do siebie? No zapraszamy do nas wszystkich. Bez względu na wiek, przychodzą do nas osoby starsze, jak i maluszki, i kobiety w ciąży. Mhm. No właśnie, jak przed chwilą rozmawiałyśmy, to wspomniałaś, że ostatnio naprawdę odwiedził Was maluszek, miał dokładnie 3 tygodnie. Tak, dokładnie. Nie ma jakiegoś takiego ograniczenia wiekowego, także zapraszamy wszystkich, w szczególności panie w ciąży, z przyszłymi noworodkami. Tak? Mhm. To powiedzmy wobec tego, co u Was robią maluszki, jak one spędzają swój wolny czas, jak one się relaksują w Grocie Solnej? Na wyposażeniu groty mamy mnóstwo zabawek, książeczek, także podczas takiego seansu, który odbywa się zawsze w godzinach parzystych, trwa 50 minut, takie maluszki bawią się w soli dokładnie tak jak w piasku. Także w tle leci relaksująca muzyczka, bądź też są puszczane bajki, maluchy robią zamki z piasku i wszelkiego typu takie rzeczy, także zapraszamy maluchów z rodzicami. A jak wygląda seans dla dorosłych? Podczas takiego seansu dla dorosłych, wiadomo, osoby leżą lub siedzą na specjalnych leżaczkach relaksacyjnych. Można podczas takiego seansu sobie czytać książkę, są przygaszone światełka, właśnie w tle leci relaksująca taka muzyczka. Czyli wspaniale wpływa to na nasze samopoczucie. Dokładnie, tak samo na samopoczucie, jak i na nasze zdrowie. Czyli po długim tygodniu pracy, szczególnie w piątek, szczególnie w taki dzień jak dziś, warto wybrać się do Groty Solnej. Oczywiście, zapraszamy się do mnie w tygodniu, także w weekendy też jak najbardziej. A ostatni seans odbywa zawsze się o godzinie? Jest o godzinie 19:00. Jest to seans bez udziału dzieci. Mhm. Także można się świetnie zrelaksować. Mhm. Wiemy, że wasze złoto to sól himalajska. Jakie ona ma właściwości? Tak, tak. Nasza grota jako jedyna w Poznaniu, a także nieliczna w Polsce, jest zbudowana z soli himalajskiej. Jest to najczystsza i najzdrowsza sól na świecie. Ona posiada w sobie 84 pierwiastki, które są potrzebne naszemu organizmowi, na 92. Także no, to jest bardzo dużo. Jak działa? Działa odświeżająco, relaksująco podczas kąpieli. Także w pomieszczeniu jonizuje powietrze i odświeża. Czyli w takich pomieszczeniach, gdzie mamy komputery, telewizory, powinny być takie kruchy solne właśnie porozkładane, bądź też takie lampy solne, które też są z soli himalajskiej. I one właśnie niwelują te fale, które powstają poprzez działanie telefonów komórkowych, telewizji, tak jak mówiłam. Czy kawałek groty solnej można zabrać ze sobą do domu? No oczywiście, nie odrywając jej ze ściany i z podłogi, można. Tutaj mamy w swojej ofercie właśnie bardzo bogate ofertę soli. Są to sole spożywcze, sole do kąpieli, a także kruchy solne, które wspominałam, które działają nie tylko zdrowotnie, ale też relaksująco i... Ja już mam swojego faworyta. Są to cukierki solne, zresztą o różnych smakach. Tak, możesz się poczęstować, myślę, proszę bardzo. Myślę, że też coś dla maluchów. Tutaj akurat smak bananowy, ale jest też jabłko, także coś bardzo fajnego. Myślę, że to taka fajna nowość. Tak, coś innego. Fajne. To są mydła solne, także z soli himalajskiej. Polecamy do kąpieli jak najbardziej. Czyli wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy i odsyłamy... Do Groty Solnej na ulicy Świętosławskiej. Mieścimy się tutaj nieopodal, także zapraszamy Państwa 7 dni w tygodniu od 12 do 20. A drodzy Państwo, z tego co ja wiem, jeszcze jest przed godziną 19, także jeszcze na ten ostatni seans jeszcze dzisiaj. Tak, jeszcze zdążycie. Na ostatni seans zapraszamy. Super, już teraz zapraszamy bardzo serdecznie na przerwę, a za chwilę kolejni goście. Do zobaczenia.